dobry, witam Państwa na oficjalnym kanale YouTube Aircom Pneumatyka Automatyka. Ja nazywam się Paweł Skroba, jestem właścicielem firmy. To jest temat, który prosiliście w ankietach. I co my tutaj dzisiaj mamy, co możemy pokazać, jest to oczywiście tylko wycinek narzędzi pneumatycznych, które są dostępne na rynku. Pistolet do przedmuchu, który służy do, tak jak sama nazwa mówi, do przedmuchiwania wszelkiego rodzaju elementów. Koledzy u nas na produkcji używają go nawet do sprzątania zamiast szczotki. Wiertarka pneumatyczna. Później w części praktyczne pokażę kilku z tych narzędzi, jak wygląda ich praca w rzeczywistości. To wkrętacz pneumatyczny. Szlifierka, akurat nie mam jej podłączonej do sprężonego powietrza. To takie małe, często używane też przez zakłady wulkanizacyjne, u nich się to nazywa popularnie diaks. Też używane w zakładach wulkanizacyjnych, bardzo często klucz pneumatyczny. Tu akurat z wrzecionem półcalowym, z regulacją siły, z możliwością pracy prawo-lewo. Też pokażemy, jak taki klucz pracuje, jak się zachowuje podczas obciążenia. Często przed wyborem narzędzi pneumatycznych zastanawiamy się nad ich wadami i nad ich zaletami. Ja myślę, że takie dwie, trzy podstawowe zalety narzędzia nie mają styczności z prądem, czyli nie ma możliwości, żeby one w jakikolwiek sposób zaiskrzyły, co jest bardzo istotne, nie wiem, na przykład w zakładach meblarskich, gdzie mamy duże zapylenie pyłem drzewnym. Druga z ważnych kwestii to ich prostota budowy. Nie mamy rozebranego tutaj takiego narzędzia, natomiast prostota polega na tym, że jest tu silnik pneumatyczny, wysuwane łopatki na mimośrodzie, napędzane właśnie sprężonym powietrzem i przez to następuje ruch obrotowy. No, dlaczego proste i dlaczego łatwe? No, pamiętamy, już dzisiaj te narzędzia, elektronarzędzia są bardzo czułe i zabezpieczone przed tym faktem, natomiast kiedyś jak elektronarzędzie przytrzymaliśmy dłużej, nie wiem, czy wiertarkę, czy wkrętarkę, to następowało spalenie tego silnika. Natomiast tutaj nie ma takiej możliwości, bo ten silnik, jeśli nie będzie miał siły, to po prostu się zatrzyma. No, i to jest jakby cała prostota działania. Wyciągamy, uwalniamy, że tak powiem, na przykład wiertło jakby się zacięło i dalej to narzędzie pracuje. Podobnie w kluczach pneumatycznych, ten akurat klucz, o którym tutaj który demonstrujemy, to jest klucz z systemem dwumłotkowym, czyli jest dodatkowe jeszcze, oprócz możliwości odkręcania, jeszcze dodatkowe jakby uderzanie w śrubę, żeby zerwać zapieczony gwint. Pokażemy, jak to można wykorzystać przy odkręcaniu śrub. O wadach trudno tutaj mówić, gdyż za wiele wad nie mają. No, różne klasy, różne rozwiązania są droższe, są tańsze, także tutaj cena na pewno będzie tą jedną z rzeczy, którą trzeba wziąć pod uwagę. No i druga to taka, że trzeba mieć do tego urządzenia zasilanie, czyli kompresor. W domach prąd jest wszędzie, kompresory nie mają wszyscy, natomiast no, niestety trzeba to jakoś zasilić i tutaj jest to niezbędne do tego, żeby te narzędzia działały. Możliwość obrotu w prawo-lewo. Tutaj spust zwalniający sprężone powietrze, wtedy następuje obrót wrzeciona. To automatyczna głowiczka do montowania wiertła. Podpinamy to pod sprężone powietrze. W tej chwili, jak widzimy, wiertarka już działa. Tu bardzo charakterystyczna rzecz, zaznaczone są obroty, czyli R mamy prawo oraz lewo. A teraz część praktyczna, o której wspominałem, tu jakieś cienkie wiertło, szóstka, spróbujemy wywiercić otwór w klocku drewnianym. Pokażę teraz to, o czym mówiłem, czyli o zatrzymaniu silnika. Ja powoli będę wiercił, ten silnik się zatrzyma i powiem właśnie o tym, czy kiedyś by to się spaliło, a w tej chwili po prostu narzędzie dalej pracuje. O, mamy teraz ten efekt zatrzymania silnika. Poprawiamy i narzędzie dalej pracuje.
służy do przedmuchiwania, natomiast czasami służy też do sprzątania. Tutaj delikatnie, bo nie chciałbym chłopakom po naszej produkcji nasypać śmieci, ale tak możemy delikatnie tym pistoletem posprzątać sobie podłogę, stół roboczy, krętak pneumatyczny, który użyjemy do demontażu śrub w starym siłowniku. Tu mamy siłownik, do tego celu użyjemy naszego imadła pneumatycznego. Myślę, że też można nazwać, że to jest urządzenie pneumatyczne, bo mamy siłownik, płytki, które tworzą całość, czyli imadło pneumatyczne. I teraz tak, zdemontujemy śruby w starym siłowniku z pokrywy tylnej. Okej, mamy jedną. Drugą. Trzecią. To samo jest z drugą strony, ponieważ wkrętak ma możliwość obrotu wrzeciona i prawo, i lewo. Ma też jeszcze dodatkowo regulację jakby siły oraz sprzęgło, które dopiero, jak widzimy, w tej chwili się bit nie obraca. Dopiero po włożeniu w śrubę i dociśnięciu dopiero narzędzie działa. Teraz dokręcimy te śruby. Możliwość regulacji obrotu wrzeciona w prawo, w lewo. Tutaj jeszcze dodatkowo możemy regulować siłę poprzez zławienie jakby przelotu sprężonego powietrza. Śruby są w tej chwili dokręcone i będziemy je odkręcali. Ja bym tylko delikatnie na potrzeby jakby tutaj takiego wewnętrznego pokazu, bo nie chcę tutaj kolegom z produkcji demontować urządzenia. No i w tej chwili możemy zdemontować tą osłonę. Dokręcimy, żeby wszystko wróciło na swoje miejsce. Czyli teraz zmieniamy z obrotów lewych na obroty prawe. Dajemy pełną moc. Tutaj jeszcze charakterystyczna rzecz, myślę, że to będzie słychać. Właśnie ten system dwumłotkowy. Słychać takie uderzenia młotków w mechanizmie. To powoduje, że oprócz tego, że śruba jest dokręcana, to jeszcze dodatkowo ten system jakby ją dobija, tak jakby ktoś uderzał w klucz młotkiem. I ostatnia. O, i w tej chwili mamy dokręconą pokrywę naszej zabytkowej tokarki. Jest to tylko wycinek tego, co dzisiaj jest dostępne w ofercie, jeśli chodzi o narzędzia pneumatyczne. No, tak jak widzimy, to jest tylko jakiś mały przekrój. Są też i posiadają właściwie bardzo dużo odpowiedników elektronarzędzi, właśnie narzędzia pneumatyczne, mniejsze, większe, do odkręcania kół w samochodach ciężarowych, wszelkie maści, szlifierki, wiertarki, no tam, gdzie można wykorzystać sprężone powietrze i użyć do tego narzędzi pneumatycznych, to bardzo, bardzo często jest właśnie zastępowane przez elektronarzędzia. Stara zasada, tak? Kto smaruje, ten jedzie. I musimy tutaj wspomnieć o tym, że one też muszą być smarowane poprzez to na pewno będą dłużej pracowały. Trzeba tutaj wspomnieć o oleju do narzędzi pneumatycznych. Specjalnie dedykowany, bo spotykam się często z tym, że ludziom się wydaje, że można nalać tam byle co do środka i to będzie pracowało. Nie, wręcz odwrotnie, może tylko uszkodzić takie narzędzie z tego względu, że jeśli jest olej za gęsty, no to zaklei te łopatki w środku i narzędzie nie będzie pracowało. Przy okazji też zapraszam do odwiedzenia naszej bazy wiedzy. Tam dzielimy się informacjami, między innymi o narzędziach pneumatycznych, ale też i o bardzo szerokim spektrum, jeśli chodzi o pneumatykę, o sprężone powietrze.